Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne 29 zdanie z matury z czerwca z 2019 roku z poziomu podstawowego. No i kolejne zdanie, którym mamy dowód, tym razem dowód taki, gdzie trzeba udowodnić nierówność, że 1 przez a plus 1 przez b jest większe bądź równe od 4 przez a plus b. Dla a większego od 0 i dla b większego od 0. Oczywiście, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz je w komentarzach, łapka w górę zawsze mile widziana, a my przechodzimy do naszego zadania. Tego typu dowodach oczywiście na samym początku pasowałoby się pozbyć tych ułamków. Czyli skoro tu mamy a oraz tutaj mamy b, tu co prawda jest a plus b, ale na razie pomnożymy sobie to wszystko przez a i przez b. Jeżeli 1 przez a pomnożę przez a razy b, no to oczywiście a się skrócą, zostanie nam samo b plus 1 przez b, wtedy b się skrócą, zostaje nam samo a. Jest większe bądź równe. 4 razy AB to w liczniku sobie napiszemy 4AB. Natomiast w mianowniku jest oczywiście A plus B. Pozbywamy się kolejnego ułamka, czyli pozbywamy się A plus B, czyli mnożę sobie to przez A plus B. Co otrzymujemy? No tutaj jest B plus A. I albo mogę zapisać to w ten sposób, że to będzie do kwadratu, ewentualnie w ten sposób, tak? Że wymnażam całą lewą stronę, czyli A plus B przez A plus B. To jest większe bądź równe, a plus b się skraca, zostaje 4ab. Oczywiście wymnażamy każdy z każdym, b razy a to jest ab, b razy b to jest b kwadrat, a razy a to jest a kwadrat i a razy b to jest ab. Większe bądź równe, 4ab. Teraz zapiszmy to w jakiś ładny sposób, a kwadrat, dodać 2ab plus, znaczy ab plus ab to jest 2ab, no i oczywiście jeszcze b kwadrat. To jest większe bądź równe od 4ab. Odejmiemy sobie to 4ab, żeby po prawej stronie mieć 0, a po lewej stronie to nam się ładnie to zredukuje, że to będzie a kwadrat minus 2ab minus 4ab to jest minus 2ab plus b kwadrat. No i tutaj jest oczywiście wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. Większe równe 0. No i tutaj trzeba napisać, że liczba, czy też wyrażenie podniesione do kwadratu nigdy nie jest ujemne, a więc jest większe bądź równe od 0. No i to należało dowieść. I to kończy nasz dowód. Oczywiście zawsze w tego typu zadaniach szukamy gdzieś, tutaj są schowane wzory skróconego mnożenia. Nie to, że był tu, tylko że ja to rozpisałem każdy z każdym, to tutaj właśnie był wzorek skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. I mówię, musi być ten komentarz, że lewa strona to jest jakieś wyrażenie a minus b podniesione do kwadratu, więc jest to liczba nieujemna, więc jest większe bądź równe od 0. Ok, no i tyle. Podobało się? Łapka w górę mile widziana, a ja zmykam do zadania 30. Cześć.